arcykapłanka. Połowa, jak widzisz, w energii żeńskiej, czyli półkole. Połowa w energii męskiej, czyli prostolinijność. Ta sfera żeńska przyjmuje impulsy od siły wyższej, impulsy od źródła, od wszechświata i przekazuje je do ziemi. Arcykapłanka jest utkana ze światła i jest w sieci światła, a u jej stóp oaza. Oaza, która rozkwita, tutaj mamy bowiem kwiaty, mamy tutaj owoce, no i oczywiście mamy wielbłąda. Zwierzę mocy wielbłąd, już żeśmy o tym mówili, czyli wytrwałość i wytrzymałość na tej drodze przez pustynię, aby dojść do oazy, aby dojść do tego raju na ziemi, aby ten raj na ziemi może stworzyć, tak jak na przykład magiczna oaza. No i patrzymy dalej. Arcykapłanka ma oczywiście koronę na głowie i ta korona to symbolicznie księżyc i słońce, czyli księżyc jak gdyby otula, pochłania słońce i mamy to tak samo jak w akcie seksualnym na przykład, że ta kobiecość przejmuje tą energią męską, ona ją pochłania. Tutaj idziemy dalej i mamy ten łuk bogini Diany, o którym dzisiaj mówiłam Ci również na ceremonii, jako ten symbol energii żeńskiej i energii męskiej oraz fokusu na cel, czyli to żeńskie i męskie razem koncentruje się na celu. Arcykapłanka i całe jej przesłanie to przede wszystkim intuicja, uzdrowienie, mądrość, ta mądrość wyższa, dlatego przejmująca od wszechświata, niezależność. Ona przynosi niebo na ziemię, czyli przejmuje, przekazuje i powstaje oaza na ziemi. To jest również harmonia, połączenie tej energii żeńskiej i energii męskiej, dlatego na tej karcie jest przedstawiona w połowie, czyli pół na pół. Żadna z tych części nie jest większa. Przesłanie arcykapłanki to przede wszystkim weź sobie czas dla siebie i uwolnij się od zdania innych. Działaj z otwartością, z miłości, a nie ze strachu. Działaj według intuicji i sprawdź, czy to, co robisz, jest naładowane miłością, czy naładowane strachem. Czyli jeżeli moglibyśmy zrobić takie zestawienie, to po stronie na nie, czyli czego nie robić, czyli nie działaj ze strachu, nie spełniaj oczekiwań innych i nie bierz sobie do serca zdania innych, ponieważ to może poprowadzić Cię na manowce. Może brzmi to bardzo tak drastycznie, jeżeli patrzymy na tą delikatność tej karty, ale to trzeba sobie wziąć do serca, żeby działać z miłości, z serca i odciąć się od obcego wpływu. I tak jak już kiedyś opowiadałam Ci o tej arcykapłance, ponieważ arcykapłanka jest niesamowitą energią, to jest taka siła, która może być w każdym z nas. Obecna w każdym z nas. I widzimy tutaj również tą krystaliczność, tą czystość. To jest to wszystko, co jest Ci potrzebne, aby również aktywować zdolności wyższe, jak telepatia, wizualizacje, empatia, intuicja, mądrość. I arcykapłanka zawsze jest niezależna i wolna. Tak jak żeśmy już o tym mówili, wyobraź sobie taką arcykapłankę, która siedzi na tym tronie i jest zależna od innych. I tak, tutaj z jednej strony ktoś coś szepcze jej do ucha, tutaj z drugiej strony, albo jest w jakimś zbiorowisku ludzi i ma taki mętlik w głowie, że już sama nie wie, kim jest, po co tutaj jest i na czym ma się koncentrować. To nie byłaby arcykapłanką, prawda? To jest bardzo, bardzo ważne przesłanie, jeżeli bierzemy pod uwagę arcykapłankę. Drugie przesłanie, błazen, punkt zero. Widzisz tutaj ogromną symbolikę, widzisz tutaj krokodyla jako tego boga egipskiego, boga kreatywności, widzisz tygrysa, jesteśmy teraz w roku tygrysa,
tygrys strachu, który kąsa go w nogę i próbuje go zatrzymać, a mimo tego on nie pozwala na to, aby strach czy obawy go zatrzymały na jego drodze zaufania w to, co wyższe. Mamy tutaj oczywiście jeszcze gołębia i wiele, wiele innych symboli, które teraz omówię dla Ciebie. Ale zaczynajmy ogólnie. Błazen to przede wszystkim odwaga i zaufanie w siebie. To jest Ci potrzebne, jeżeli chcesz osiągnąć Twoje marzenia i Twoje cele. Błazen to wolność, przede wszystkim wolność. Więc zastanów się, czy jest jeszcze coś, co ogranicza Twoją wolność. Od tego trzeba się uwolnić. Czy jesteś wolna? Czy jesteś wolny? Błazen to również niezależność, tak jak i arcykapłanka, jak i cesarzowa. Czy jesteś niezależna? Czy jesteś niezależny? A jeżeli jesteś uzależniona albo uzależniony, to od kogo lub od czego? Od tego należy się uwolnić. Błazen to również kreatywność i droga serca. Dlatego jest w kolorze zielonym, bo to wiosna, odrodzenie, coś nowego, nowe życie, nowy początek, tak jak i Eon. Tworzenie, kreacja, zielony to wzrost, regeneracja. Czyli punkt zero to również takie przesłanie dla Ciebie, że teraz ten punkt zero może dla Ciebie oznaczać, by narodzić się na nowo. Dokładnie teraz możesz narodzić się na nowo. Dokładnie teraz możesz zacząć coś nowego, podkreślone poprzez Eon, czyli nową erę. Błazen to również odwaga, by wyznaczyć granice, odciąć się od kogoś, powiedzieć nie, no i przede wszystkim odrzucić ten strach. Jak możemy tego błazna podsumować? Iść za głosem serca, odważnie stawiać kolejne kroki, odważyć się na nieznane, pokonać strach, otwartość, zaufanie, uwaga, zaufanie przede wszystkim w siebie, ale również w siły wyższe, niezależność, kreatywność. Jakie może mieć to znaczenie dla Ciebie? Może takie, by odważyć się na skok albo krok w nieznane. Uwaga, nie zagub się w tym labiryncie ścieżek, bo w tym morzu nieograniczonych możliwości mamy wiele, wiele ścieżek i ślepych zaułków. Jeżeli słuchasz innych, jeżeli opierasz się na zdaniu innych, to może być tak, że będziesz błądzić na tych ścieżkach, błądzić i błądzić i błądzić, bo w morzu nieograniczonych możliwości to jest największe niebezpieczeństwo. Błazen to również przesłanie, by nie słuchać czarnego wilka, czyli tych podszeptów strachu, niepewności. To jest ten czarny wilk, który zawsze mówi Ci, że to jest niebezpieczne, tego nie rób, albo rób to i prowadzi Cię na manowce. Błazen ufa w to, co wyższe, czyli w to boskie przewodnictwo i to daje mu tą wolność i niezależność. Błazen to również indywidualność, kreatywność, bycie tym niepowtarzalnym. Dlatego jest sam, jak i arcykapłanka, jak i cesarzowa. Jest sam, on nie jest w jakimś skupisku ludzkim. Jedno z najważniejszych przesłań, które jest tutaj ujęte symbolicznie na tej karcie, to są spirale. Te spirale, każda z nich oczywiście ma swoje własne znaczenie. Ja już kiedyś na jednej z naszych ceremonii omawiałam to, ale chciałabym to dzisiaj powtórzyć. Pierwsza spirala to jest ta spirala, która jest w okolicach serca. Co nam to mówi? Możliwość, aby narodzić się na nowo emocjonalnie. Coś poczuć w sercu. Poczuć, co jest Twoją największą potrzebą w sercu. Cały czas mamy to serce. U arcykapłanki, u błazna i u cesarzowej. Serce wskazuje Ci właściwą drogę. Druga spirala to jest ta, gdzie widoczna jest również ta gołębica czy ten gołąb i to przede wszystkim wskazuje nam na to, że bardzo łatwo nas zranić, bardzo łatwo uderzyć w to,
co delikatne. I o tym mówiłam Ci na naszej dzisiejszej ceremonii, aby nie mówić innym ludziom o Twoich słabościach, bo mogą uderzyć w Twój słaby punkt. Pamiętasz? Pamiętasz, jak to było ze zwierzątkami w magicznej oazie, gdy pokazywałam zdjęcia? Krok po kroku wszystkie były zabijane poprzez rytuały czarnej magii. I ja na początku nie widziałam tego, byłam skoncentrowana na innych sprawach, byłam skoncentrowana na mojej drodze. Może czasami byłam zbyt zmęczona, zbyt wycieńczona energetycznie i dopiero gdy to odkryłam, gdy przestałam pokazywać zwierzątka, gdy przestałam mówić o moich uczuciach, o moich emocjach, co jest dla mnie ważne i tak dalej, to te ataki trafiają w próżnię. I dlatego ta gołębica, taka czy gołąb, on jest taki delikatny, tak bardzo delikatny, ten symbol zwierzęcia mocy gołębia. Warto sobie tutaj do tego wrócić. Czyli ta spirala wskazuje Ci również, aby powiedzieć nie, aby się uwolnić od wszystkich takich związków niepewnych, od takich ludzi, których nie masz tej pewności, czy oni chcą dla Ciebie dobrze, czy źle. Trzecia spirala dotyczy związków, czyli tego, aby popatrzeć na Twoje związki w rodzinie, ze znajomymi, jaka ich jest jakość tych związków. Czyli czy chcesz się otaczać tymi ludźmi, czy też nie. Czwarta spirala dotyczy kreatywności, czyli tych sił Twojej kreacji, czyli co kreujesz. Mamy tutaj również oczywiście różę, różę jako symbol tego rozkwitu, co kreujesz, co tworzysz. I może to, co najważniejsze w tym wszystkim, w tej całej symbolice, to mamy tutaj to, że błazen również ma pewnego rodzaju koronę na głowie, czyli połączenie z energią wyższą. Jest tutaj dużo koloru złotego, czyli tej mądrości wyższej, tego złotego, tego dobrego, pozytywnego, tego światła świadomości. No i mamy tutaj symbolikę winogron, mamy tutaj symbolikę również narządów rozrodczych, czyli symbolikę kreowania tego nowego, na przykład nowego życia. Dlatego gdy popatrzysz na błazna i popatrzysz na arcykapłankę, to już mniej więcej wiesz, czego unikać, a jak iść do przodu. I przede wszystkim, aby pokonać tego tygrysa strachu. I błazen jest jak gdyby również, tak jak arcykapłanka, na takim moście pomiędzy tym, co boskie i tym, co ziemskie. Oboje są w tych najwyższych energiach. Zastanów się, czy masz miejsce na to, żeby rozpostrzeć Twoje skrzydła, ten symbol transformacji, ten symbol kreatywności, bo tylko jeżeli masz miejsce, czas, czystość wewnętrzną, to możesz w pełni kreować. Cesarzowa trójka. O tej symbolice już wiele mówiłam na naszym spotkaniu, ale chciałabym tutaj troszeczkę jeszcze nadmienić. Cesarzowa oczywiście ma koronę na głowie, czyli połączenie z energią wyższą. Tak jak mówiłam, ręka lewa, ręka biorąca, przyjmuje coś, a prawa ręka trzyma kwiat lotosu, który rozkwita na wysokości serca. Mamy tutaj oczywiście ten symbol władzy cesarskiej, ale przede wszystkim ten symbol, który omawiałam dla Ciebie na ceremonii, czyli orła, który patrzy i w prawo, i w lewo, czyli takiego dwugłowego orła. I tutaj taka inspiracja dla Ciebie, aby poczuć w pełni tą energię cesarzowej, można przejść sobie taką medytację stawania się orłem, czyli z tej perspektywy żaby wzbijasz się coraz wyżej, 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 aż patrzysz na wszystko z tej perspektywy orła. Wtedy będzie Ci dużo łatwiej mądrze władać Twoim terytorium. Mamy symbolikę pelikana, który karmi swoje młode swoją własną krwią, czyli ta energia tej wielkiej matki, tej, która troszczy się o innych,
czasami bardziej niż o samą siebie, czyli na przykład Matka Ziemia. Cesarzowa jest podporządkowana Wenus, czyli piękno przede wszystkim, ale tutaj mamy to piękno zewnętrzne i piękno wewnętrzne. Jej siła to najwyższe ideały, czyli połączenie tych wartości duchowych i niższych jakości materialnych. Ona jest tą, która bierze i tą, która daje miłość. I to jest bardzo, bardzo ważne, aby zachować tą równowagę. Jeżeli coś dajesz, to musisz również brać. To jest jedno z praw na Ziemi, które jest bardzo, bardzo ważne. Nie można tylko dawać, nie biorąc nic w zamian, bo wtedy zakłócasz harmonię przepływu. Nie można również tylko brać, nie dając nic w zamian, bo znowu ta harmonia przepływu zostaje zakłócona. Spojrzenie na Twoje życie z tej perspektywy cesarzowej to zadać sobie pytanie, czy daję z siebie i biorę mniej więcej tak samo, czy też tylko daję, albo tylko biorę. Cesarzowa jest również symbolem kreatywności i płodności oraz zrozumienia tej mądrości, ale mądrości, która jest oparta nie tyle na mądrości wyższej, co na tym połączeniu. Mądrość wyższa w połączeniu z tą mądrością materialną, mądrością ziemską. No i jeżeli popatrzymy jeszcze tak z perspektywy na tą kartę, to widzisz, że jej korona na samej górze zawiera krzyż maltański. Czyli znowu podkreśla to połączenie tego, co duchowe i tego, co materialne. Czyli podsumowując naszą cesarzową, mamy Wenus, piękno, harmonia, rozkosz, czyli żeńska siła magnetyczna, serdeczność, to jest ta, która karmi energią. Miłość, szczególna kobieta, kobiecość. Otworzyć się na piękno życia, rozkoszować się życiem. Pozwól się kochać i rozpieszczać. To czasami jest wyzwanie, aby pozwolić, by ktoś cię naprawdę kochał i rozpieszczał. Dzielić się Twoim wewnętrznym pięknem i harmonią z innymi. Dajesz z głębi serca i przyjmujesz z głębi serca. Cesarzowa jest również tym symbolem bogactwa i obfitości. Przyjmij prezenty od wszechświata. No i takie podstawowe przesłanie, spojrzenie na energię żeńską. Gdy jesteś kobietą, przypomnij sobie, czy jako dziecko chciałaś być dziewczynką, czy też chłopcem. Czy odrzucałaś swoją kobiecość? Jeżeli tak, jak wygląda to w tym momencie? Czy chcesz poczuć w sobie tą prawdziwą żeńską siłę cesarzowej? Jeżeli jesteś mężczyzną, to dla Ciebie jest tutaj również wyzwanie. Spójrz na swoje życie, jak traktujesz kobiety. Czy są jakieś schematy w Twoich stosunkach z kobietami? Czy one są dobre, czy złe? Co one Ci dają, a co one Ci zabierają? Bardzo ważne przesłanie. I w ten sposób, gdy połączysz tą całą energię 2, 0 i 3, otrzymasz realizację Twoich marzeń, Twoich celów, wsparcie od siły wyższej, prezenty od wszechświata, działasz z głębi Twojego serca, w wolności i niezależności i w pełnym zaufaniu. Uwalniasz się od wpływu innych, bo jak widzisz, tutaj nie ma obcego wpływu, tutaj nie ma doradców, czyli uwalniasz się od złych doradców, którzy mówią nie sięgaj do gwiazd. Z tą energią jest możliwe wszystko, tylko nie rezygnuj. Jeżeli po tym pierwszym szczęściu początkujących pojawią się problemy, trudności i bariery, nie rezygnuj, tylko próbuj dalej, bo jeżeli coś wypływa z głębi Twojego serca, to to rozkwitnie, jak ten kwiat lotosu. No i oczywiście nowa era, nowy eon. Tą kartę już znamy, znamy jej symbolikę, ale tak może troszeczkę tylko widzisz, że jest tutaj Bóg Horus, mamy tutaj narodzenie się, mamy ten nowy początek, czyli ta nowa era w Twoim życiu, w jakiejś jego dziedzinie, albo nowy początek w czymś szczególnym, co jest dla Ciebie
ważne, albo szansa na nowy początek w połączeniu z energią błazna. Błazen to jest przeskok do innej jakości, do innej rzeczywistości, do innej przestrzeni. Razem daje Ci niesamowitą energię do tego, aby kontynuować to, co nowe, co rozpoczęte, albo by zacząć coś nowego. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, bardzo proszę, napisz w komentarzu, postaram się odpowiedzieć jak najszybciej, coś wyjaśnić, coś może dodatkowo Ci wskazać i życzę Ci z głębi mojego serca. Idź z tą energią do przodu, realizuj siebie, kreuj Twoje życie według Twoich marzeń i Twoich pragnień, miej fokus na cel, uwolnij się od wszelkich obcych wpływów, szczególnie tych negatywnych, sprawdź wszystkie związki, także te rodzinne, jak one na Ciebie wpływają, czy Cię hamują, blokują, czy też uskrzydlają i uwolnij się od tego wszystkiego, co w jakikolwiek sposób ściąga Cię w dół. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Twoja Maria Bucardi.